W dzisiejszym wideo pochylimy się przez chwilę nad whisky No Age Statement, czyli whisky bez deklaracji wieku. W związku z tym chcę Wam pokazać moje 5 ulubionych whisky No Age Statement, które spokojnie można dostać do 200 zł. Zapraszam. Cześć, z tej strony Władysław P. Whisky Malt Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, zaprezentuję Wam moje 5 ulubionych whisky No Age Statement. Whisky bez deklaracji wieku. Ale zanim do tego dojdziemy, może kilka słów dla osób, które nie są wtajemniczone. Fakt, czym jest whisky No Age Statement, czyli whisky nieposiadające deklaracji wieku. Otóż jest to dość proste. Whisky takowa nie ma podanego wieku na etykiecie, więc można powiedzieć śmiało, że whisky ta nie ma deklaracji wieku. A co za tym idzie, oczywiście możemy mieć pewność jedynie tylko do tego, że whisky ta nie jest młodsza niż 3 lata i 1 dzień. Więc tak to wygląda. Oczywiście bywa z tym bardzo różnie. Często bywa tak, że w niektórych No Age Statement typu premium, mamy dość stare whisky, mamy whisky nawet powyżej 20 lat, ale są tam dodatki młodych destylatów, 5, 6, 7, 10-letnich i wtedy destylarnia po prostu rezygnuje z podania deklaracji wieku, gdyż musiałaby podać wiek najmłodszego składnika znajdującego się w danej whisky. Więc no, nie kalkuluje się to czasami ekonomicznie, gdyż niektóre whisky bez deklaracji wieku potrafią być naprawdę drogie. Najlepszym przykładem jest chociażby Glengoyne Teapot Dram, który w Wielkiej Brytanii kosztuje 120 funtów. Mamy również inne edycje, takie jak Glenscotia Victoriana, która również nie ma deklaracji wieku. Jest to whisky, która kosztuje w granicach 70 funtów. Czy chociażby Laphroaig Lore, również bez deklaracji wieku, która to kosztuje w granicach 65 funtów. Ale my dzisiaj nie będziemy rozmawiać o tych butelkach, a porozmawiamy sobie o whisky bardziej budżetowych. Chodzi mi tutaj o butelki, które spokojnie możecie dostać w Polsce za cenę nie wyższą niż 200 zł. Spora część z nich będzie oscylować bardzo blisko 200 zł. Jedna czy dwie tam zdarzą się, które są nieco tańsze niż 200 zł. Ale to jest taki maksymalny pułap 200 zł i myślę, że oczywiście wynika z mojego tutaj researchu, który zrobiłem z Anglii, a to nie jest łatwe, bo szukałem głównie w sklepach online. Podejrzewam, że większość z tych butelek można dostać w różnych supermarketach w Polsce i będą te ceny jeszcze niższe niż te, o których dzisiaj będę mówił. Ale przejdźmy do konkretów. Pierwsza butelka i lądujemy na wyspie Isla, ale nie będzie to whisky torfowa, moi drodzy. Zacznijmy sobie od tego. Bruichladdich The Classic Laddie. Whisky, która jest nam przedstawiona w dość naturalny sposób. Nie mamy dodatku karmelu, nie mamy filtracji na zimno, whisky zabutelkowana w 50%, głównie beczki po bourbonie z domieszką beczek po francuskim winie, po kilku różnych francuskich winach. I powiem szczerze, nie wiem do końca, czy jest to whisky dla osób początkujących, gdyż fakt, że jest to whisky nietorfowa, nie zmienia tutaj nam niczego, gdyż jest to whisky wyspiarska. Whisky, która ma dość specyficzny charakter i podejrzewam, że nie każdemu taki charakter może podejść. Trochę solankowości, trochę takich aspektów właśnie morskich, bez torfu, ale również jest ciekawie i bardzo przyjemnie. Idziemy dalej. Kolejny reprezentant z wyspy Isla. W tym wypadku mamy Laphroaig Quarter Cask. Laphroaig Quarter Cask to whisky, która trafiła na rynek kilkanaście lat temu w zasadzie i w moim odczuciu, w moim prywatnym, osobistym odczuciu jest to whisky nieco lepsza niż standardowa dziesiątka. No w tym wypadku mamy 48% alkoholu, nie mamy filtracji na zimno. Co do barwników pewności nie ma, prawdopodobnie dodany barwnik był, ale nie zmienia to faktu, że jest to taka typowa whisky z wyspy Isla, czyli sporo torfu, sporo dymu. Ten charakterystyczny Laphroaigowski ton, czyli bandaże, szpital, jodyna.
to, co każdy miłośnik whisky torfowej lubi. No i w tym wypadku tego nam nie brakuje. Bardzo fajna pozycja, więc no, jest całkiem w porządku, całkiem przyzwoicie. No moi drodzy, idziemy dalej. Teraz będzie coś z pogranicza Highlandu i Speyside'u, czyli mamy tutaj Glenfarclas 105. Również whisky bez deklaracji wieku. Oczywiście, w tym wypadku mamy whisky zabutelkowaną w 60% alkoholu, czyli taka whisky cask strength, w mocy beczki, powiedzmy. W każdym razie niefarbowana. Co do filtracji nie ma pewności, nie ma żadnych informacji, ale tutaj mówimy już o takiej typowej sherry bombie. To jest taka whisky z beczek po sherry, z tym bardzo fajnym charakterem destylarni Glenfarclas, który ja osobiście bardzo lubię. To też nie każdemu może przypaść do gustu. No ale jest to bardzo fajna whisky. Oczywiście jest to młoda whisky, jest to taka dość narowista whisky, biorąc pod uwagę również moc. Ale myślę, że warto spróbować. O tej whisky na naszym kanale już było kiedyś. To były początki kanału. No ja bardzo polubiłem tę edycję. Idziemy dalej, moi drodzy. Teraz będzie trochę torfu, trochę dymu, ale nie z Isla. Także no tutaj musiałem dwie torfowe whisky, powiem Wam szczerze, umieścić w tym zestawieniu, gdyż są one na pewno warte tego, aby tu się znaleźć. Glenglassow Torfa. Glenglassow Torfa. No jest to whisky również bardzo ciekawa, zaprezentowana równie w naturalny sposób, gdyż tutaj nie mamy dodatku barwników, nie mamy filtracji na zimno, mamy 50% alkoholu, no i jest to torf ze szkockiego mainlandu. Nie jest to Isla, nie jest to żadna wyspa. Beczki po bourbonie tylko i wyłącznie. No jest ciekawie, no jest ciekawie. Jak widzicie, no niewiele z tej butelki ubyło. Wcześniej miałem możliwość spróbować sampla, po czym kupiłem tą butelkę. Będziemy się powoli przez nią przegryzać, gdyż moim zdaniem jest ciekawie. Fajne tony bourbonu. Trochę owocowości, trochę nut ziemistości i to bardzo mi się w tej whisky podoba. To mnie w tej whisky tak naprawdę urzekło. I tak jak mówię, przekopiemy się przez tą butelkę do jakiegoś tam momentu, no i pewnie na naszym kanale pojawi się tak jakby pełny odcinek na temat tej oto butli, tej oto whisky. No i piąta sztuka, moi drodzy, nie przedłużając dalej. Glencadam Reserva Andalusia Oloroso Sherry Cask Finish. Kolejna sherry bombka w naszym zestawieniu i również myślę, że godna uwagi. Destylarnia Glencadam to destylarnia taka nie do końca popularna, ona tak naprawdę chyba teraz zaczyna trafiać do wielu, wielu konsumentów. No, dziesiątka chociażby, Glencadam dziesiątka to jest jedna z moich ulubionych whisky z beczek po bourbonie. O tej whisky na pewno będzie, gdyż niebawem będziemy robić zestawienie top 5 10-letnich whisky do 200 zł. I tam zdradzę już dzisiaj, Glencadam 10 na pewno się pojawi, gdyż jest to moim zdaniem jedna z ciekawszych whisky z beczek po bourbonie w tej kategorii cenowej i w tej prezentacji, gdyż podobnie jak tutaj mamy 46% alkoholu, nie ma filtracji na zimno, nie ma dodanych barwników. Naturalny kolor to jest finiszowanie w beczkach po sherry, poszery z Andaluzji, więc no, jest ciekawie, jest naprawdę ciekawie. Tak jak mówię, to też jest butelka, którą niedawno zacząłem, też zacząłem od sampla i też się urzekłem poniekąd to whisky, dlatego sięgnąłem po całą butelkę. I wiecie co, chyba nie podałem ceny, ale jestem gapcio normalnie, no. Więc tak, to może od początku, żeby było jasno. Bruichladdy Classic Ladi 198 zł. Laphroaig Quarter Cask to była cena 179 zł. Glenfarclas 105 cena 199 zł. Z tym, że moi drodzy, pamiętajmy, jest to butla litrowa. Jest to butla większa. Kalkuluje się o wiele bardziej. Glenglassow Torfa w tym wypadku mamy cenę 192 zł
I Glencadam Reserva Andalusia 199 zł. I tak jak mówię, są to ceny, które udało mi się znaleźć w sklepach online. Tak? Podejrzewam, że w różnych mniejszych sklepach, lokalnych sklepach, w supermarketach czy w innych miejscach, gdzie można kupić dobre whisky, te butelki znajdziecie prawdopodobnie nieco taniej. Także, moi drodzy, to jest moje zestawienie 5 butelek whisky, 5 ciekawych whisky bez deklaracji wieku. Może nie nazwałbym tych whisky budżetowymi tak do końca, gdyż no cena do 200 zł to nie jest mała cena. Z drugiej strony weźmy pod uwagę, że ceny whisky w ostatnich czasach bardzo szybko idą do góry. Najlepszym przykładem jest chociażby ten Glenfarclas 105, który dosłownie 2 lata temu na Dom Whisky był dostępny za 160, chyba 9 zł, a dzisiaj już kosztuje 199 zł. I podejrzewam, że w większości przypadków tak jest, więc no, ceny whisky będą rosły, musimy się z tym pogodzić, także no, tutaj udało nam się zmieścić w tym budżecie do 200 zł. Niebawem pojawi się odcinek o 10-letnich whisky, to będzie top 5 10-letnich whisky, również w budżecie do 200 zł. I tam też myślę, będzie ciekawiej. Tam też, moi drodzy, znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Tak też podejrzewam. Powiedzcie mi, co sądzicie o tym zestawieniu. Które z tych whisky mieliście możliwość próbować? Które Wam smakują? Które Wam nie smakują? Zapraszam do sekcji komentarzy. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.